Małogoszcz to 4,5-tysięczna miejscowość leżąca w województwie kieleckim, z dala od głównych dróg, od traktów. Stąd też jedna z legend, która mówi o powstaniu nazwy miejscowości, określa to, że powstało od słów mało gości, mało gost, mało goszcz. Mimo że ta miejscowość leży na uboczu od głównych traktów, ma za to bogatą historię. 24 lutego 1863 roku w tej miejscowości rozegrała się wielka bitwa powstania styczniowego, bitwa, w której oddziały Langiewicza i Jeziorańskiego spotkały się z wojskami carskimi. Właśnie dzisiaj, 24 lutego, jest 130. rocznica największej bitwy oddziałów powstańczych pod dowództwem generała Langiewicza w Małogoszczu, na polach małogoskich, która się odbyła. I tu właśnie jest grób. 192 powstańców jest w zbiorowej mogile pochowanych. Właśnie na terenie naszej gminy jest Wierna Rzeka. Ona na mapach jest zaznaczona jako Łososina, ale nikt w Małogoszczu nie powie inaczej jak Wierna Rzeka. Kojarzy się to właśnie ze Stefanem Żeromskim, z powstaniem styczniowym i ona na trwałe weszła jakby w nazewnictwo, w krajobraz Małogoszcza. W jednej rzece, ale to nie jest ścisłe, bo takiej miejscowości tu nie ma. Jesteśmy, ta miejscowość, gdzie się znajdujemy w tej chwili, nazywa się Ruda Zajączkowska. I to jest jakieś zapotrzebowanie, żeby tu nazwać tę miejscowość Wierną Rzeką. Nawet parafia nazywa się Wierna, ale nie Wierna Rzeka, tylko Wierna, nie rzeka. I nazwę wzięła od rzeki. Nazwę parafii nadał ksiądz biskup ówczesny w 1933 roku, ksiądz biskup Łosiński, kielecki. Ale no, trudno powiedzieć, dlaczego nie dał pełnej nazwy Wierna Rzeka, tylko Wierna. To może nazwa bardziej odpowiada tak dla Kościoła samego, że jest wierny nauce Kościoła, ale jednak jest ta potrzeba, żeby to nazwać dla uczczenia tego miejsca, że to jest parafia Wierna Rzeka.
pozostałości z tamtych czasów. To jest ta szopa tam u państwa Dudków na Góreczce jeszcze. I tu, na tym miejscu, gdzie jesteśmy w tej chwili, tu stał ten dwór. Śladów tu nie ma żadnych obok, tylko od strony rzeki. Fundamenty są, ruiny są. Dużo powstańców znam, kiedy będąc chłopakiem z Małogoszcza, którzy brali udział. Jak mój dziadek Antoni Borowski, Nowakowski Michał, Józefowicz Józef, Muszyński. Tych, których może mając 6 lat, osobiście znałem, to jak i moi koledzy ich wszyscy znali. Ślepy, czy widzisz? Nie widzę. Niech mi dragon, nie kozak, nie zobaczy nas pochowanych. I wiadomości o wiernej rzece Żeromski czerpał, ja myślę, bo tutaj jako młody chłopak wychowywał się w tym dworku, bo tu jego ciotka pracowała. Nie wiem w jakiej formie, czy to może była rodzina, może kuzynostwo jakieś było i on u tej ciotki był tutaj jakiś czas, nie umiem powiedzieć jak długo, ale tutaj przebywał, tutaj się wychowywał, więc on z wierną rzeką związany może i wtedy posłyszał o tych wydarzeniach co tutaj i to były początki tej jego myśli o napisaniu tej powieści Wierna rzeka. Gdzie się tak pokiereszowali? Od Małogoszcza. Nie od Langiewicza. Pomóż go podnieść. Thank you.
nad Wierną rzeką właśnie jest tylko jeden budynek. Może takie jakby już zgliszcza zostały po nim, bo to nie jest cały. I tam właśnie się ukrywał powstaniec. Mogę o tym powiedzieć, tu 14 lat pracuję, że ludzie żyją tą tradycją tutaj i czują się jakoś uhonorowani tą przeszłością tutaj, spadkobiercami. Tu żyją, coraz wioska jest wesoła. To są ci ludzie, co tego powstańca tutaj tak prowadzili. Powstaniec szedł od Małogoszcza, z tamtej strony rzeki, podszedł do wioski Wesołej. No i z tamtej strony, jak się przedostał do wsi, tak sołtys jego chciał odstawić do Kielc, bo że to był podejrzały. Na postronek mamy takich i pod klucz. Za co mnie chcecie? Pod klucz. Nie nasza sprawa. Prikaz jest. Ja tu sołtys i władzy słuchać muszę. Ludzie, ja za wasze dobro, za waszą wolność. Ale zeszli się ludzie i także jego opuścili. I on się udał sam w kierunku tej, bo tu drędy szła droga i poszedł za tę stodołę. I tu w tej stodole się ukrył. No i tu całe czasy jego leczenie było tutaj, w tym stodole. Żyje? Zimny. Kielut. Trzeba odsypać kaszę na jutro. Jak możesz teraz myśleć o jedzeniu? Może on już nie żyje? Żyje, nie żyje. Jeść trzeba. Te wszystkie sprawy historyczne stworzyły swoisty charakter małogoszczanina. Jest to z natury człowiek dumny ze swojej historii. Nawet czujący wyższość nad innymi. Będąc sołtysem po wyzwoleniu, a wójtem był Kubus, dowódca batalionu chłopskich. On był wójtem, a ja byłem sołtysem. Społeczeństwo mnie wybrało jako pierwszego sołtysa. Więc on założył tu organizację Polskie Stronnictwo Ludowe pod dowództwem pana premiera Buta, wicepremiera Mikołajczyka. I w 1946 roku w Kielcach pan Mikołajczyk i pan Wójcik, sekretarz, wręczali nam legitymację. Oczywiście ja miałem ten zaszczyt, że taką legitymację otrzymałem z rąk pana premiera Mikołajczyka, którą mam
do obecnej chwili, jako pamiątka. Ten Małogoszczanin, którego ojciec walczył w II wojnie światowej, dziadkowie w legionach, pradziadkowie w powstaniu styczniowym, aktualnie w czasach budowy kapitalizmu również stara się w to włączać. Jest to głównie powstawanie różnego rodzaju sklepików, usług, małych zakładów produkcyjnych. Budował się kościół nowy, gdziekolwiek w Polsce załatwiałem sprawy budowy materiałów, powiedziałem Wierna, to nic nie mówiła, powiedziałem Wierna Rzeka, to wszyscy wiedzieli już, także ta nazwa jest znana, myślę, że nie tylko w Polsce, ale i poza Polską. I zwracałem się do województwa w tej sprawie, żeby tę nazwę tu ustalić, bo nawet był wypadek, że ksiądz wikariusz dostał nominację do Wiernej Rzeki, do parafii i na mapach samochodowych szukał i nie ma takiej miejscowości, nie znalazł. Ale to jest związane z przerobem, z przeróbką map różnych, prawda, katalogów. Może kiedyś to będzie i ksiądz biskup też na to się zgadza i to by trzeba doprowadzić do końca, żeby, bo to jest bardzo ważne historyczne miejsce i wszyscy jak piszą nawet, to piszą nie Ruda, tylko Wierna Rzeka i wszyscy wiedzą, że to jest Wierna Rzeka, Wierna Rzeka. Czasy powstania styczniowego wyniosły tę miejscowość jako tę, gdzie została stoczona przecież jedna z największych bitew powstania. Dla niektórych więc będzie to ziemia, do której spływała krew powstańców, ziemia święta. Natomiast dla wielu innych jest to miejsce, gdzie można zdobyć zatrudnienie, gdzie znajduje się miejsce pracy. Zostałem przydzielony do służby wojskowej na Westerplatte. Wypadła wojna. Bieliśmy się 7 dni i później poddaliśmy się do niewoli, bo już nie było możliwości bronić się dalej. Gdy przybyłem do domu, to pracowałem jako szewc. Robiłem obuwie damskie, męskie robiłem. No i też jak ktoś przyszedł, to stalunek mu zrobiłem. No tak, żeby zarobić parę złotych, można było żyć. No i tak do czasu jakiegoś robiłem, a potem już się nie dało, bo już kupców nie było, nie przyjeżdżali, to poszedłem do fabryki obuwniczej w Małogoszu. Byłem jako brygadzista na montażu. No i byłem dłuższy czas z tym brygadzistą, później znów przerzucili mnie na chałupnictwo. I w chałupnictwie robiłem przy trepkach. To musiałem jeździć po wioskach i uczyć kobiety roboty tej szewskiej, żeby one mogły to wykonać i ładnie zrobić. Także była praca ciężka, trudno to było. No najgorsze w zimę dojazdy, bo były mrozy silne, także trudno było dojechać, drogi zawiane. No ale jakoś to pomału szło. Teren taki, no,
bojowy, niebojowy, no tutaj wszystkie walki o naszą ojczyznę, o wolność się przeciągały i pierwsza wojna światowa, zwłaszcza bardzo krwawo tutaj przeżyli też ludzie ostatnią wojnę niemieckiej, okupacji niemieckiej. Tu w Młynkach wymordowana została cała rodzina. Tutaj Kościelny zginął też zastrzelony przez Niemców. Tu partyzantka działała, Armia Krajowa działała bardzo wyraźnie. Chwilą wejścia do AK rejon Małogoszcz stał się placówką wierna AK w Małogoszczu i wszedł w skład 104 Świętokrzyskiego Pułku Piechoty NSZ AK. Pułk ten składał się przeważnie z żołnierzy i oficerów NSZ-u. Ojciec przejął obowiązki komendanta placówki wierna w Małogoszczu. Przeprowadzali akcje w terenie zbrojne do stycznia 1945 roku. 16 stycznia do Małogoszła weszły wojska sowieckie o godzinie 17, o godzinie 22.30 otoczono folwark, podjechały czołgi i żołnierze sowieccy wpadli. Oczywiście po dokonaniu rabunku wyprowadzono ojca przed budynek folwarczny na tym 3 metry od progu rozstrzelany. Wojska sowieckie wkroczyły, zostali dowódcy nasi prawie wszyscy rozstrzelani, jak Julian Skrobot, Nelin, Jaskulski, jeszcze wielu innych. Także prawie na drugi dzień już żaden z tych naszych oficerów nie żył. Został tylko jeden Żbik, który walczył rok czasu jeszcze swoim na polskiej ziemi. Aresztowali w 1952 roku. Zostałem aresztowany, wezwany na posterunek, rzekomo obuty, że z nielegalnego towaru pracuję. Ludzie ze Sumy wychodzili, a oni mnie skuli. I UB przyjechał w milicji, nie milicja, UB przyjechało i skutego mnie wyprowadzali z posterunku do Wilisa. Odwieźli mnie do Jędrzejowa na UB. Od sierczarki starą kosę wzięli, nalepili na nią sierci, pomalowali mnie i przesłali mnie na komendę powiatową i żebym jak się przyznał, że ja byłem garbarzem. A ja absolutnie się nie przyznawałem. Absolutnie. Wywieźli mnie do więzienia do Kielc. W więzieniu założyłem w Kielcach głodówkę, że siedzę niewinnie. No ale cóż tam prokurator przyszedł. To, co oni opisali, mam ten wyrok przeciw siebie w domu. To, co oni pisali, to było święte. Dali mi 5 miesięcy obozu. I te 5 miesięcy budowali wtedy więzień w Kielcach. I tam przy tym więzieniu myśmy pracowali. To nas takich nazywali na spekulanty. To nas siedziało 150 na tej celi. Cela numer 17 w Kielcach. No i potem jak wyszedłem, poszedłem do pracy do cementowni. Cementownię budowali i poszedłem do cementowni. Akurat ruszyli z cementownią i pracowałem na magazynie worków do 78 roku, do czerwca, skąd poszedłem na chorobowy i przeszedłem na rentę. Ja to nawiązuję czasem w kazaniach czy w czym, że ta ziemia jest czerwona, bo tu jest ziemia czerwona i kamień czerwony. Ten cośmy użyli tutaj do kościoła budowy, że ta ziemia czerwona jest od krwi powstańczej. To tak jakoś tak koreluje, tak jakoś to zgadza się, bo ona jest przesiąkła krwią powstańców.
i ciągle się przypomina, że ta ziemia jest tutaj uświęcona. Tu trzeba chodzić z wielkim, jakimś wielkim szacunkiem, stąpać po tej naszej ziemi. Ja to czuję i ludzie też to tak przeżywają, że to nie jest zwykła ziemia, nie jest zwykła jakaś tam prowincja naszej Polski, ale to jest wyjątkowy kraj uświęcony tyloma tutaj ofiarami przelanej krwi tutaj. Pozostała ziemia, łąka tutaj nad rzeką, teraz jest własnością kościoła, parafii. Pleban tutaj jest teraz, jakby dziedzicem przejął to. No, tę ziemię bardzo sobie tutaj cenimy, uświęconą i ją bardzo kochamy. Tutaj jest tutaj ta łąka, przez okno widzimy zaraz łąka, na której Panna Salomea tam zemdlała. Na tę rzekę codziennie patrzę jako proboszcz, gdzie Panna Salomea rzuciła te pieniądze wszystkie. Ta rzeka teraz już jest mniejsza, mniej wod jest, ale pozostała taka, jaka jest, nieuregulowana. I ona nazywała się Łosienka, a teraz o tej nazywa się Wierna Rzeka od Żeromskiego. Zmieniła nazwę ta rzeka. I my tak tę ziemię teraz z wielkim szacunkiem tutaj pielęgnujemy, uprawiamy i kochamy bardzo. Thank you.